Jeszcze niedawno nic nie wskazywało na to, że małżeństwu jej córki zagraża jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Teraz Maria Winiarska, 68 l., chce zrobić wszystko, żeby zażegnać kłopoty. Gdy na początku marca wrócili z kilkutygodniowego wyjazdu do Brazylii nie kryli szczęścia. Maria Winiarska i jej mąż Wiktor Zborowski, 68 l. Odwiedzili tam starszą córkę Hannę Zborowską Newes i mogli, wreszcie nacieszyć się wnuczkami, ninną i milą. Reklama teraz to one przyjadą do nas, ale, dopiero w czasie wakacji, mówiła aktorka. Niestety, w małżeństwie córki doszło do kryzysu i pani, Maria bardzo to przeżywa. Wszystko przez jedną decyzję Hanny: wyjazd ostatniej szansy? Jej, związek z Danielem trwa od niemal czternaście lat. Po ślubie osiedli w Brazylii, jego rodzinnych stronach. Doczekali się dwóch córeczek. W fortalezie, gdzie mieszkają. Daniel ze swoją mamą Adrianą prowadzą firmę z calaimowej i, i pośredniczącą w zakupach nieruchomości. Hanna działała z nimi. Na początku szybko się w tym odnalazła. Z czasem zaczęła się męczyć. Zdradza na żywo jej przyjaciółka. Tym bardziej, że życie z teściową nie zawsze bywało różowe. Pierwszej nocy weszła do sypialni bez płukania. Po tej sytuacji zamykałam drzwi. Przez kolejne trzy miesiące każdego ranka je sprawdzała. I dodaję żartobliwie, nawet gdy mówię, że jest wredną małpą, ale mam uśmiech na twarzy, ona od razu wie o co chodzi. Dlatego muszę uważać, wyjawiła córka Zborowskiego. Gdy w ubiegłym roku Hanna otrzymała propozycję prowadzenia dla Travel, Hanna programu egzotyczne wakacje na każdą kieszeń. Zgodziła się natychmiast. Po pierwszym odcinku zaproponowano jej dalszą współpracę. Postanowiła więc zrezygnować z pracy uteściowej i postawić wszystko na telewizję. Jeździ w egzotyczne miejsca, gdzie pokazuje, jak można spędzić czas i odpocząć, nie wydając fortuny. Znakomicie prezentuje się przed kamerą, mówi jej przyjaciółka. Hanna zdawała sobie sprawę, że mama męża nie będzie zadowolona. Daniel jednak też odebrał to bardzo osobiście i w związku pojawiły się kłopoty. To właśnie tak poruszyło Marię Winiarską. Bardzo się martwi, bo w sierpniu Hania z córeczkami mają przyjechać do Polski, a Daniel z tej podróży zrezygnował. Jednak Marysia robi wszystko, aby zmienił zdanie i zdecydował się na odpoczynek ze wszystkimi. Na Mazurach. Ma nadzieję, że zięć, z którymi ona i Wiktor mieli do tej pory świetne relacje, przyjedzie i tutaj dojdą z hanią do porozumienia. Zdradza przyjaciel domu. Aktorska para od początku polubiła Daniela. Jest bardzo inteligentny i oczytany. To mądry facet, dobry, mąż i wspaniały ojciec. Opowiada o Brazylijczyku Maria, i bardzo wierzy w to, że małżeńskie nieporozumienia zostaną szybko zażegnane.